Dowództwo garnizonu Warszawa zorganizowało dwudniowe święto kawalerii polskiej. Drugiego dnia na terenie Legii Kozielska odbyły się parady, zawody, konkursy i wielki piknik rodzinny. Szwadron kawalerii Wojska Polskiego wspaniale prezentował swoje umiejętności. Konkurs władania szablą i lancą był bardzo widowiskowy. Nagrodę ministra obrony narodowej szable zdobył ułan Grzegorz Wojtaczka ze szwadronu Podkarpacie. A na pikniku przewodnim tematem był oczywiście koń, bo bez niego nie byłoby kawalerii.